Dzisiaj zabieram Was na jedną z najpopularniejszych przekąsek i śniadań w kantonie, czyli jest to nasz kantoński szamfen. Hello. 肠粉 to są takie ruloniki z ciasta ryżowego. To jest to ciasto, które się w takich płatach nalewa na płaskie tacki i szybko trzeba je ugotować na parze. Po wyciągnięciu w ciasto owijane są tutaj takie składniki jak krewetki, wątroba, wołowa wieprzowa, wołowina, wieprzowina, kurczak, jajko. No proste składniki. To bardzo prosta, ale bardzo dobra przekąska i całość jest później polewana sosem sojowym, bardzo aksamitnym, własnej roboty sosem sojowym. A to jest zhou, czyli taki klej ryżowy, który się z różnymi dodatkami spożywa. O, to jest woda, ma? Woda, ma. 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 Mucie, nie panią zaj czangula. Jak widzieliście, ciasto zostało wylane na taką szmatkę. Trochę to mało higienicznie wygląda, ale jest to sprawdzona, tradycyjna metoda, więc myślę, że wszystko jest w granicach normy. Krewety są kładzone. Pajgo, dzisiaj jest paj. Paj gej wo de ciali de nejzą. Wo nebien de panią. Sangi ci jest paj gej zhongguo de panią. 翻开的哦，对，要宣传一下，波兰的哦，波兰的，波兰，知道波兰不？欧洲的，欧洲波兰，波兰不是荷兰，这个布怎么洗呢？这是专门那种食物的布吗？ 看一下，哦，漂亮，这是我的吗？应该不是我的吧？是我的吗？哦，我的是虾加那个牛肉是吧？虾加牛肉，那个是我的，这个和这个两，哦，一个只有虾，一个有虾加牛肉是吧？ 要不要辣椒酱？可以加一点辣椒。 这个是酱油是吧？你们自己整的吗？自己整的哦。来，拿去。Tak wygląda nasz czangfen, pięknie wygląda. Tak wygląda klejik ryżowy zhou. Jest to bardzo znana mi przekąska, ponieważ pierwsze co ludzie robią przyjeżdżając do kantonu, to właśnie na śniadanie jedzą porcję czangfenu. I czangfen ma taką bardzo aksamitną, delikatną konsystencję, jest bardzo cieniutki. No i w środku ma różne fajne dodatki. Całość przykryta jest sosem sojowym własnej roboty. Niesamowite jest smaki. Szczerze mówiąc, jestem nie do opisania i nie do zrozumienia, jeśli ktoś nie był w Chinach i tego nie próbował. Całe krewety są w tym serwowane. Całość kosztowała mnie 37 juanów, czyli 20 zł. Myślę, że my obcokrajowcy bardzo lubimy takie właśnie rzeczy oparte na prostej idei, czyli owijanie składników w ciasto tego typu. Oraz ta papryczka, czyli dużo inna niż papryczka syczuańska. Mniej ostra oczywiście, bo w kantonie w internecie żartują, że
dodanie takiej ilości papryczki, to jest już dla Kantończyka za dużo. No i śmieją się z Kantończyków w Chinach, w całych Chinach, że znaczy tutaj po prostu nie ma ostrego jedzenia i oni tego ostrego jedzenia nie lubią. Tego Chengdu to jest takie piekło, Kanton to jest niebo. W Chengdu znajdziecie po prostu najostrzejsze potrawy na świecie. Z tym, że ten łagodny smak to nie oznacza, że te potrawy są bez smaku lub mają mało tego smaku, bo smak jest bardzo jednak intensywny, tylko jest delikatnie subtelny i tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, tutaj za zadaniem kucharza jest wydobycie tego oryginalnego smaku mięsa i nie zawalenie, nie ukrycie go innymi jakimiś dodatkami. Haoshi! Haoshi! O! Haoshi! Więc szansy jak haoshi do! Klej kryżowy, zhou. Zhou, czyli klej kryżowy, to jest bardzo popularna w Chinach, w różnych regionach potrawa, zwykle spożywana na śniadanie właśnie. I no, może być robiona na setki różnych sposobów, na ostro, na łagodno. W Polsce taki klejk ryżowy kojarzy mi się z byciem chorym. Jak coś mi się dzieje z żołądkiem, to właśnie taki klejk ryżowy z niczym spożywam. Ale w Chinach jest to bardzo pełna smaku potrawa. Tutaj mamy podany ten klejk ze świńską wątrobą. Szczerze mówiąc, nie jestem dużym fanem tego klejku, ale tutaj w tym miejscu jest to specjalność właśnie do Changfen. Zamawia się porcję tego klejku. No jak to mówią w Chinach, zhuqiang suisu, czyli jak przybywasz w jakieś nowe miejsce, rób to, co robią lokalni ludzie. Tutaj troszkę mniej estetycznie już to wygląda po paru kęsach niż na początku. I przed chwilą dodałem mi sosu sojowego, więc ten smak jest dużo intensywniejszy. Na początku mojej przygody z Chinami bardzo się dziwiłem, że Chińczycy lubią mieszać owoce morza z wołowiną czy wieprzowiną. Wydawało mi się to jakimś absurdem totalnym, że są to jakby dwa kompletnie różne smaki i razem nie za bardzo ze sobą współgrają. No ale po jakimś czasie nie wydaje mi się to niczym dziwnym i no teraz nie odczuwam, żeby to były jakieś niepasujące ze sobą smaki. Wręcz przeciwnie. Tutaj w Guangzhou ludzie rozmawiają w dialekcie kantońskim, który ma 6 tonów, w przeciwieństwie do mandaryńskiego, który ma 4 tony, więc kantoński jest troszkę bardziej skomplikowany. Kiedyś się go próbowałem troszkę nauczyć, no i uczyłem się przez jakiś tydzień, dwa, więc parę frazy znam. Hou go hengning sik nei de. O, szło de hao, ma? O, nice to meet you. No i mówię, czyli to frazę po kantońsku, hou go hengning sik nei de, czyli miło mi cię poznać. Po mandaryńsku, hen gao xin ren shi ni. To jest właśnie miło cię poznać i pan zrozumiał. Także widać, że te tony kantońskie jeszcze mi wchodzą. Jak słyszę kantońskie, to mi się wydaje to taki bardzo cool dialekt. Niektóre dialekty mi się wydają takie, kurde, to jest brzydko, tak, że ludzie się wydzielają tymi dialektami. A kantoński jest taki właśnie subtelny, jest taki tak dziwnie brzmi i no zawsze mi się właśnie wydawało mówienie w kantońskim bardzo cool. Szczególnie, że te filmy na przykład z Hongkongu, no wszystkie są kręcone w języku kantońskim, więc kanton to jest taki język kultury. Klejk mi jeszcze został, no, słyszycie właśnie jak pani krzyczy w języku kantońskim. Nie wiem, mi się też wydaje, że dlatego, że nie znam tego dialektu, no to wydaje mi się taki wo. Nie mam kajdao dzidiel, na? Sandie ma. Siał haju, że trzy Changfen ma. O, czyli dużo już się zało, sam trzy deba. Changfen jest zwykle spożywany na śniadanie, ale jak to pani mówi, oni mają otwarte do godziny 3, więc do popołudnia można go dostać. Ale w nie każdym miejscu. Niektóre miejsca mają tylko rano otwarte. Jak się wyprzedadzą, to już zamykają. Zamykają około godziny tam 10. Także trzeba wcześniej wstawać. Kangzai Shuosa, czyli nie men, pingszy Changfen, że zao shang de shihou chi de. Znaczy. O, o gang shuo de shi bolan yu o. O guozia de yu yen o. Na ken ding ting bu dong se. O yue yu ye ting bu dong. A? Hai hao. Ai Guangzhou, cai ji tian le. Wo ping shi zai Chengdu. Ai, ni xiao hai de da. A? Ni xiao hai de da. Ni cai yi xia o. Wo cai bu dao. Cai yi xia. Da cai bu dao le.
三十了，三十哦，三十，三岁啊，三十哦。我问你小孩呀，儿子呀？哦，有小孩，没有小孩哦。没有小孩。Pani mówi w języku mandaryńskim, ale z bardzo mocnym kantońskim akcentem, także nie zrozumiałem do końca, o co jej chodzi. Ale jak widzicie, możemy się dogadać jednak. Mandaryńskim jest językiem wszystkich prowincji, całych Chin, więc tutaj każdy Chińczyk mówi w swoim dialekcie plus w mandaryńskim. Pogoda tak w kantonie przez ostatnie dni wyglądała. Na początku było bardzo ciepło, krótkie spodenki, krótkie rękawek i generalnie upał 30 stopni. Wczoraj się troszkę ochodziło. Tak wygląda klejk ryżowy. Bye 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 bye. Bye 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 bye. O, ale, sisie. Tak wygląda kantoński Starbucks. Całkiem ładnie klimatyczny. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka oraz skomentować filmik. Do zobaczenia następnym razem.